1 września w Zielonej Górze odbędą się uroczyste obchody 60-lecia klubu zielonogórskiego, klubu sportowego Gwardia. Ten rok cały jest jubileuszowy, ponieważ tak na dobrą sprawę to trudno taką dokładną datę powstania Gwardii określić. Niektórzy twierdzą, że to powinno być już późną jesienią roku 2016, bo wtedy zapadły decyzje. Pierwsze komunikaty o powstaniu klubu są bodajże z marca albo z kwietnia tego roku, ale tak naprawdę władze klubu, władze miasta postanowiły 1 września obchodzić to święto. Zapraszam wszystkich w imieniu prezesa klubu, w imieniu działaczy klubu do odwiedzenia Zielonej Góry. To piękne miasto, a wrzesień to również święto winobrania, więc będzie okazja spróbować nie tylko sił strzeleckich na strzelnicy, ale również posmakować dobrego polskiego wina z Zielonej Góry. Dziękuję bardzo.